zaczynamy wrzesień, a to oznacza, że wielu z was poszło już do szkoły albo zaraz się wybierze na studia. No i w gruncie rzeczy nie jest to taka zła rzecz, ze względu na to, że Apple po raz kolejny uruchomiło akcję Back to School, dzięki której możemy sobie kupić na przykład MacBooka oraz iPada z fajnym rabatem albo z fajnym rabatem i jakimś jeszcze dodatkowym akcesorium za darmo. No i w tym filmie powiem wam krótko, o co w tej całej akcji chodzi, no i przedstawię te najlepsze oferty, które gdzieś tam w internecie można znaleźć właśnie na zakup tego sprzętu, bo myślę, że to jest naprawdę idealny czas na zakup swojego na przykład pierwszego MacBooka. Przede wszystkim przed zakupem w każdym z tych miejsc, które wam będę pokazywał, warto przeczytać dokładnie regulamin promocji, ze względu na to, że każdy z tych sklepów tak naprawdę ma trochę inne zasady. W różnych miejscach są różne terminy zakończenia tych akcji, a także różne wymagania co do na przykład pokazania legitymacji studenckiej bądź uczniowskiej. Bo tutaj mogę wam tak na marginesie po cichu powiedzieć, chociaż nie wiem, czy powinienem to publicznie mówić, że część tych sklepów nie do końca weryfikuje po prostu to, czy faktycznie się uczycie i możecie na przykład sobie kupić takiego MacBooka, nie będąc w ogóle na przykład uczniem, albo będąc uczniem o wiele młodszej klasy. I jak już sobie wybierzecie, czy to MacBooka, czy iPada w jakimś konkretnym sklepie, gdzie na przykład cena była najmniejsza, albo po prostu oferta z jakimś akcesorium była jeszcze na tyle fajna, że warto było właśnie to tam kupić, to po prostu wejdźcie sobie w regulamin całej tej promocji i zobaczcie, czy na pewno wy się do niej kwalifikujecie. No i oczywiście, gdybyście byli zainteresowani, to w opisie tego filmu będą linki do wszystkich tych produktów, o których będę mówił w tym filmie, tak abyście mogli sobie po prostu bezpośrednio na te strony przejść. I zacznijmy może sobie od oficjalnego sklepu Apple, czyli Apple Online Store. Tam są oczywiście najwyższe ceny z tego, co patrzyłem, ze względu na to, że Apple po prostu nie robi promocji, natomiast w trakcie tej akcji Back to School oczywiście właśnie dla studentów, nauczycieli jest możliwość uzyskania rabatu, a dodatkowo w przypadku zakupu konkretnych MacBooków czy iPadów mamy do wyboru konkretne słuchawki, albo są to tańsze Beatsy, na przykład EP, albo są to na przykład Beatsy Solo w przypadku zakupu jakiegoś MacBooka. Ale jedziemy dalej i teraz przechodzimy do niezależnych dystrybutorów sprzętu Apple, takich jak na przykład MediaMark, Computronic, X.com, RTV Euro AGD i tak dalej. Tych sklepów jest oczywiście więcej, natomiast wydaje mi się, że one mają najlepsze ceny, zresztą trudno się dziwić ze względu na to, że są to po prostu jedne z największych sklepów w Polsce. No i na przykład taki MediaMark na wszystkie MacBooki, czy to Air, MacBooka zwykłego, czy Pro, daje 10% rabatu do 27 października. RTV Euro AGD ma również bardzo podobną ofertę, natomiast zmienia się tu leciutko regulamin, więc dokładnie się zapoznajcie, czy na pewno was będzie satysfakcjonowała jakby ta konkretna sytuacja w tym sklepie. Ale jeśli chodzi o sam rabat, to powinniście być na pewno zadowoleni, bo mam tutaj także 10%. Jest też X.com, który ma również bardzo bogatą ofertę komputerów Apple i tutaj też jest oferowany rabat na poziomie 10%. No i mam też jeszcze propozycję od Computronica. Tutaj samego rabatu jako takiego nie ma, natomiast są oferowane raty 0%, więc być może was to przekona. Plus to, że na przykład tam są też często niższe ceny niż u konkurencji, to może spowodować, że po prostu będziecie mieć fajną ofertę jeszcze rozłożoną na raty. Tak jak mówiłem, to oczywiście nie wszystkie sklepy, które oferują tą akcję Back to School, jeśli chodzi o Apple, natomiast wydaje mi się, że tutaj są po prostu najlepsze oferty. Jeśli jesteście w szczególności zainteresowani zakupem MacBooka Pro, to wydaje mi się, że to będzie naprawdę bardzo dobra oferta. W przypadku innych MacBooków, jak na przykład Air, trzeba zaznaczyć jedną rzecz, że w październiku prawdopodobnie odbędzie się konferencja, na której Apple pokaże nowy ten komputer. Jeśli chodzi o te nowe MacBooki, tam raczej nie będzie możliwość skorzystania z tej promocji, bo po prostu tak to wygląda co roku. Albo po prostu zainwestujecie w na przykład jakiegoś starszego MacBooka, ale z tym fajnym rabatem. No i tutaj mam taką mieszaną sytuację, coś zamiast czegoś, czyli albo cena dobra, albo po prostu ten nowszy sprzęt. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że skorzystacie z tej oferty, bo naprawdę w przypadku niektórych modeli bardzo, bardzo opłaca się je kupić. Jeśli macie jeszcze jakieś inne pytania, śmiało piszcie w komentarzach pod filmem, postaram się wam odpowiedzieć. No a my widzimy się w następnym materiale. Cześć!